Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób ciąć i łączyć ze sobą paski LED-owe. Tutaj w tym wypadku pasek RGB, czyli cztery ścieżki, dodatkowo pokryte takim silikonem czy innym tworzywem, zapewniającym wodoszczelność właśnie tego paska, odporność na wilgoć i tym podobne. Jak ciąć? Myślę, że tu nie trzeba tłumaczyć. Zawsze tniemy tutaj w miejscach, gdzie jest to miejsce przeznaczone do tego, czyli co około 5 cm jest miejsce do przycięcia, czyli dokładnie tak jak na tej czarnej linii widzimy, tak też tniemy. Czyli idealnie staramy się tą, przy tej czarnej linii nożyczkami ostrymi, o, ciach, przycinamy, gotowe. Jak już zauważyliście, oczywiście pasek drugi, który przycięliśmy, już nie świeci, bo z tej strony nie ma zasilania, tylko z tej, na tych tutaj ścieżkach jest zasilanie dokładnie na 12 V, czyli na tej, a tutaj jest tak jakby masa każdej ścieżki. Ok, i teraz co zrobić? Chcielibyśmy to połączyć. Oczywiście możemy tu skorzystać z takich przewodzików, polutować je ze sobą i przewód na przykład tu 5-metrowy za szafą poprowadzić, tak żeby jeden kawałek był tu, jeden tu. Możemy skorzystać z takich złączek, które są do wciskania. W takim wypadku nożykiem do tapet tutaj nacinamy, równo tak naciskamy. Tutaj także odrywamy tą żywicę, która tutaj jest, ten materiał, i wsuwamy wtedy w taką złączkę i ściskamy. I to trzyma nam także. Ale można prościej to zrobić. Można po prostu te paski ze sobą zlutować. I tutaj bardzo, bardzo ważna uwaga. Zanim cokolwiek zaczniemy lutować, ściągamy taśmę dwustronną, która jest tutaj zwykle w tych zestawach naklejona. Tu jak widzicie jest ściągnięta, a tu nie. Tu jest jakieś, leżała przez chwilę na podłodze, znaczy przez jakiś jeden dzień. No i się trochę pobrudziła tu jakaś sierść kota czy cokolwiek, ale jakkolwiek. Trzeba ściągnąć tą taśmę, która tu jest, a potem wszystko oczyścić benzyną ekstrakcyjną lub innym czyściwem. Ściągamy najpierw tą taśmę, która tu jest. O, trochę już jest. Teraz tutaj musimy chwycić tą taśmę dwustronną. Ona już jest zużyta i trzeba ją po prostu ściągnąć. Bo póki ona jest, to tam za bardzo sobie nie poradzimy, jeżeli chodzi o... O, coś już powoli zaczyna schodzić. Dopiero potem możemy oczyścić benzyną ekstrakcyjną ścieżki, które będziemy ze sobą chcieli połączyć. O, trochę już powoli tej... O, już trochę zeszło, tylko musi się, że tak powiem, chwycić jako całość. Wtedy będziemy mogli ją po prostu ściągnąć w jednym kawałku. O, już jest piękna, czysta powierzchnia. Dobra, i tutaj możemy już taśmę powoli zsuwać. O, tak jak widzicie, zsuwamy sobie taśmy. O, zwykle przy każdym kolejnym łączeniu już nie jest tak prosto i znowu trzeba to samo robić. Ale okej, skupmy się teraz na samej taśmie. Co i jak? Jak łączyć? Żeby połączyć, to warto najpierw obydwie dokładnie wyczyścić. Chodzi o te końcówki, które będziemy łączyć. To jest podstawa. Czyli bierzemy sobie benzynę ekstrakcyjną albo coś innego. Bierzemy sobie papierek na przykład i czyścimy. No nie ma siły. Musi być mega czysto, bo inaczej będzie się kiepsko lutowało. A efekt zaraz Wam pokażę, jaki będzie, jeżeli nie zastosujecie takiego właśnie oczyszczenia całej powierzchni. Nie liczy się tylko tu, ale liczy się też tu. To łączenie, które będzie najważniejsze, tak jakby. Bo inaczej tam lód nie będzie chciał przejść, a chodzi o to, żeby przeszło. Dobra, czyścimy, czyścimy, czyścimy. Dobra, drugi pasek trzeba wyczyścić jeszcze. Dobra, chodź tu.
Dobra, jest czyste, ale dla pewności warto jeszcze raz przejechać. To tak samo jak myjemy ręce i czasami warto umyć jeszcze raz, bo nie wszystko zeszło. A łączenie ma być stabilne, trwałe i pozbawione tutaj jakiegokolwiek brudu. O, teraz będzie mega czyste, już widzę czystą miedź. Czyli taka warstwa zabezpieczająca. Już jej po prostu nie ma. Dobra, następny kawałek jeszcze tu. No tu jeszcze widać, że jest troszeczkę. O, trochę przesunę może w dół. Jeszcze trochę widać, że tutaj jest brudu. A my go po prostu nie chcemy. Musi być odtłuszczone, czyste. Ok, gotowe. Teraz możemy odłożyć sobie już benzynę ekstrakcyjną, oczywiście zakręcić. I teraz jak ze sobą połączyć te dwa paski? No bardzo prosto. Na początek wypadałoby je jakoś ze sobą złączyć. A jak złączyć? No też bardzo prosto. Oczywiście bierzemy kawałek taśmy krającej. Na razie tak przykładamy do siebie. O, w ten sposób kładziemy paski do siebie mniej więcej. No, jak siła rzeczy oczywiście. I złośliwość rzeczy martwych. Przycinamy kawałek taśmy. Chodź tutaj, chodź. Jest równo. Ale mi ten pasek ucieka. Okej, połączone. Teraz łączymy do blatu, czy do jakiegokolwiek do jakiejśkolwiek płaskiej powierzchni. Ciach, ciach, ciach i jeszcze jeden kawałek. Sprawa jest banalna wręcz w wykonaniu, tylko jeżeli nie zadbamy o podstawy, to znaczy nie oczyścimy wszystkiego, to efekt jest kiepski. Słabo potem to wygląda. I lutowanie zamiast być przyjemnością, utrudnieniem jest. Dobra, bierzemy sobie lutownicę. Pamiętajcie, że grot lutownicy, bo tu mówimy o oporowej w tym wypadku, bo będzie najbardziej precyzyjna. W tym wypadku no, musi być czysty, tak? Ja sobie tutaj pozwolę skorzystać z kalafonii. Troszkę można sobie wziąć. Ok, skorzystamy teraz tutaj oczywiście z spoiwa, jakim jest lód cynowo-ołowiowy stopnikiem. Oczywiście można inaczej, jak to woli. I teraz tak, co musimy zrobić? Musimy zrobić takie ścieżki, takie przejścia. Drzyt, 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 drzyt. Jak zrobić? Spójrzcie, ja sobie pozwolę tutaj lekko przyłożyć, przygrzać i powinno nam tu ładnie przejść na drugi kawałek. Czasami idzie to ekspresem, a czasami trzeba się trochę bardziej postarać. Czasami idzie to ekspresa, czasami chwilę to musi zająć. Dobra, jedziemy z następnym. I przyciskamy grot. Chwilę, niech się nagrzeje. Ok, i jedziemy z koksem. Przeskakuj.
Dobra, zróbmy następne, tam wrócimy. To jest robota bardzo prosta, ale czasami jakoś nie wiem. Ok, nagrzaliśmy ścieżkę, więc teraz powinno się tutaj fajnie złączyć. O, właśnie tak. Ważniejsze, żeby ścieżka była tak samo gorąca jak grot, bo inaczej będzie dupa. Przeskakuj. Ok, jest. I została jeszcze jedna. Nagrzejmy ścieżkę najpierw. Troszkę spoiwa. Ok, gotowe. Można jeszcze tutaj, co prawda, trochę poprawić. Ale już jest dobrze. Dobra, wszystkie raz, dwa, trzy, cztery ścieżki są idealnie połączone w pełni. No więc możemy zakończyć, odłożyć już lutownicę. Odłożyć lód. Poczekać chwileczkę, niech to ostygnie. Jeszcze chwilę. Jak już widać, wszystko świeci, tak więc połączenie tu już jest. Wszystkie kolory, jak widzicie, też są. Ok, możemy ściągać. Dobra, to jest jedna rzecz. Ściągamy tasiemki. I teraz w przypadku diod, znaczy dokładnie pasków LED-owych RGB, można jeszcze zastosować jeden mały myk. Chodzi mi tutaj o połączenie z drugiej strony, bo to, że teraz złączyliśmy elektrycznie, to fajnie. Ale dobrze by było, żeby ta całość, cały pasek trzymał się bardzo dobrze, prawda? W związku z tym, zobaczcie, sobie tutaj położę tą taśmę, tak może. I tutaj ta żywica, no nie jest ze sobą połączona. Co zrobić, żeby ją ze sobą połączyć? No, jak sami sobie pewnie zdajecie sprawę, no nie ma prostszej metody, jak skorzystanie z lutownicy. Oczywiście potem grot trzeba wyczyścić, ale zobaczcie, wystarczy przyłożyć. I już tak jakby spawamy. I to się rozpływa. I jak sami widzicie, będziemy mieli teraz ładne połączenie. To musi wyschnąć około, ja wiem, 5 minut, żeby to stwardniało. Okej. Okay. Dobra, lutownicę możemy wyłączyć. I już. I gotowe. I tyle roboty. Pasek LED-owy połączyliśmy. Wszystkie kolory oczywiście świecą. Chodzi o to, żeby te ścieżki były ładne, takie szkliste. Tu jak widzicie troszeczkę tak wygląda brudno, ale to jest po prostu kalafonia. Gdybym jej nie stosował, byłoby czyściej. Ale dobrze ją zastosować. Lód jest pewniejszy, długotrwały, bezproblemowy. Tak bym określił. Są też metody tego typu. Znaczy metody, ja tak myślę, że taka jest. Ja bym jeszcze przy łączeniu takich pasków LED-owych zastosował termokurczkę o takiej oczywiście średnicy, żeby tutaj się dopasowała. Czyli tutaj tak na centymetr i centymetr, czy tam 2 centymetry, bym tutaj jeszcze nałożył termokurczkę tak pyk i rozgrzał i ona by się tak fajnie tutaj wtopiła. Ale to w sytuacjach już tak, gdzie planowałbym to użytkować gdzieś tam pod wodą i tym podobne, tak? Nie, gdyby nie, to myślę, że nie bawiłbym się tak, ale to już wszystko według waszych tam jakichś potrzeb. Można też taśmą tutaj tak zrobić idealnie, że tak powiem, dwa razy i też będzie idealnie, jeżeli ktoś ma potrzebę zabezpieczyć jeszcze bardziej te oczywiście luty. Dobra, z mojej strony to tyle, już wiecie w jaki sposób przyciąć, to chyba każdy już wie, bo to prościej się nie da, i jak ze sobą połączyć za pomocą zwykłej lutownicy oporowej i lutu cynowo-ołowiowego. Oraz jeżeli ktoś oczywiście chce, a powinien albo nie, skorzystać z kalafonii i benzyny ekstrakcyjnej z papierkiem toaletowym. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam. Jeżeli oczywiście będą jakieś pytania względem diod LED, połączenia czy czegokolwiek, to piszcie, spróbuję Wam pomóc.